Unia Europejska. Tak. Pan jest za pozostaniem w Unii Europejskiej, tak, czy opuszczeniem Unii Europejskiej? Wielokrotnie mówiłem, że uważam, że w tym momencie Polsce się opłaca obecność w Unii Europejskiej. Jestem wielkim zwolennikiem swobodnego przepływu kapitału, osób, usług, czy też ludzi. A gdyby doszło do referendum, pan głosuje za czy przeciw? A kiedy miałoby być to referendum i z jakiego powodu? W tym momencie nie widzę żadnego powodu, żeby w ogóle było referendum. Ale gdyby ja nie było jestem takie... zwolennikiem żadnego referendum. Ale ja panu podam przykład. W 2014 roku partia Nigela Farage'a wprowadziła jednego deputowanego do 650-osobowej Izby Gmin. Jednego. Tak. Lata później doprowadza do tego, że odbywa się referendum i Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. To są dwa lata. To jest być może połowa następnej kadencji. Więc pytam pana, jest pan chyba w stanie przewidzieć w tak fundamentalnej sprawie, jak się pan zachowa w referendum, gdyby odbyło się za dwa lata? Gdyby w tym momencie odbyło się referendum, którego nie jestem zwolennikiem i którego nie popieram, to nie poparłbym wyjścia z Polski z Unii Europejskiej. A gdyby, ale natomiast... jest pan w stanie przewidzieć, czy w ciągu 4 lat? Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, natomiast problem czyli jest... Czyli w tej chwili jest pan za obecnością w Unii Europejskiej, na tych zasadach, na jakich jesteśmy. Tak, natomiast nie zgadzam się na w debacie z Ryszardem Petrum nie miał pan tej pewności, więc rozumiem, że w trakcie kampanii wyborczej... Lata, tylko to, co będzie teraz. I uważam, ale wtedy też pan nie powiedział, że teraz hipotetyczne nie. I wyjątkowo nieuczciwe, bo nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby dzisiaj w ogóle to referendum się odbyło. Natomiast problemem jest to, co z Unią Europejską ma się stać w ciągu kolejnych kilku lat. Wie pan, że w tym momencie trwają prace nad nowym traktatem unijnym, który zamierza zabrać Polsce prawo weta, przesunąć na Unię Europejską wyłącznie kompetencje w sprawach migracji, ochrony granic, polityki podatkowej, polityki zdrowotnej czy leśnictwa. Na to nie ma naszej zgody. Nie chcemy, żeby Polska pozbawiła się prawa Panie weta. Przewodniczący, są bardzo różne projekty dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Polska może mieć na to wpływ. Ten, który przyjmie władzę, będzie miał na to wpływ. Jak mówię, chciałbym mieć na to wpływ i nie chciałbym, żeby Polska poparła zmianę traktatu.